Dziki zachód. Kowboj przyjechał na swoim koniu do miasteczka. Zeskoczył zwinnie z konia, przywiązał go do palika. Podniósł koniu ogon i pocałował go prosto w odbyt. Całej sytuacji przygląda się drugi kowboj i pyta. Stary, co ty robisz? Wiesz, usta mi pękają od wiatru i to mi pomaga. Nawilżyć? Nie, powstrzymuje mnie od ich oblizywania. Rozmawiają dwa rekiny. Zjadłem 2 dni temu chyba jakiegoś polityka. A skąd wiesz, że to był polityk? Miał taki pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanurzyć. Kochanie, dlaczego twój pies się tak dziwnie na mnie patrzy? O co mu chodzi? Nie przejmuj się, on tak zawsze, jak ktoś je z jego miski. Lew sporządził listę, które zwierzęta chce zjeść. Zwierzęta się o tym dowiedziały i przychodzą do niego z ostatnim pytaniem. Pierwsza przyszła zebra. Król zwierząt, a czy przed zjedzeniem nie dasz mi 1 dzień życia, żebym mogła się pożegnać ze swoimi bliskimi? Lew dał dzień życia zebrze, a później ją zjadł. Kolejna przychodzi żyrafa. Lwie, dasz mi jeszcze 1 dzień życia, chcę najeść się jeszcze listkami i pożegnać bliskich. Lew był wyrozumiały i zjadł żyrafę na drugi dzień. Kolejny przychodzi zajączek i pyta. Lwie, czy mógłbyś mnie skreślić z listy? Spoko, nie ma sprawy, skreślam. Jasiu przychodzi do taty i pyta. Tato, jak się robi dzieci? Wiesz, synku, wkładasz najdłuższą część ciała w miejsce, gdzie mama robi siku. Za 2 godziny do taty przychodzi Małgosia i pyta się. Tatusiu, dlaczego Jasiu wkłada nogę do sedesu? Jasiu pyta nauczycielkę od polskiego. Proszę pani, czy ma pani może jakieś swoje nagie zdjęcia? Jasiu, skąd ci to przyszło do głowy? Nie mam takich zdjęć, a jak nawet bym miała, to bym ci nie dała. A chce pani kilka? Jasiu przychodzi do mamy i pyta. Mamo, mam zagadkę. Który pociąg ma największe opóźnienie? Nie mam pojęcia, synku. Ten, który obiecałaś mi 2 lata temu na gwiazdkę. Sytuacja w restauracji. Siedzi Halina, Janusz i dzieci. Na talerzach zostało dużo resztek. Janusz krzyczy do kelnera. Panie kelner, zapakuje nam pan te resztki. Będzie dla naszego pieska. Hurra! Krzyczą dzieciaki. Będziemy mieli pieska! Facet wybrał się na ryby, wypłynął na środek jeziora i zaczął łowić. Po 10 minutach złowił złotą rybkę. Rybka mówi. Spełnię twoje 3 życzenia. Ale ja niczego nie chcę. Wszystko mam. Jestem bogaty, mam wielki, piękny dom, kochającą żonę, dzieci. Nic mi nie jest potrzebne. To powiedz chociaż 1 życzenie. To chciałbym szczytować w tym samym momencie, co moja żona. Okej, twoje życzenie zostało spełnione. Zanim facet dopłynął do brzegu, szczytował 6 razy. Pies i Buda. Facet wyjechał na wczasy i zostawił swojego psa bratu pod opiekę. Po tygodniu dzwoni. Cześć bracie, i co, jak tam mój piesek? No słuchaj, jak to ci powiedzieć? Twój pies umarł. Stary, mogłeś powiedzieć to jakoś delikatniej. Na przykład mogłeś zadzwonić 4 dni temu i powiedzieć, że zjadł jakieś zepsute kości. Zadzwonić za 2 dni, że wziąłeś go do weterynarza, a wczoraj, że wlazł na budę i nie chce zejść, i że spadł z niej i umarł. Okej, w sumie szkoda psa, ale wezmę sobie drugiego. A co u dziadka? Wiesz, 3 dni temu wszedł na drzewo i nie chce zejść. Gospodarz kupił nowego koguta. Stary kogut zobaczył rywala i od razu do niego podchodzi. Co tam, młody? Przyszedłeś mnie zastąpić? Jak wygrasz ze mną biegi, ustąpię ci miejsca. Pobiegniemy 3 kółka dookoła podwórka. Ruszyli. Stary kogut prowadzi o 2 metry. Młody goni za nim. Prawie już wysuwa się na prowadzenie. Przebiegając pod oknem właściciela, dostaje trzonkiem w łeb. Wkurzony właściciel mówi. Cholera, drugi gej w tym miesiącu. Wybrał się myśliwy na polowanie na niedźwiedzie. Skrada się przez pewien czas i nagle na ramieniu czuje łapę. Odwraca się, a tam stoi wielki niedźwiedź. Po co tu przyszedłeś? Polować na niedźwiedzie? Nie, nie, ja motyle przyszedłem łapać.
Wiesz, gościu, w moim lesie jest taka zasada, że jak dasz się zaskoczyć od tyłu, to musisz dać od tyłu. Wraca myśliwy do domu z obolałym tyłkiem. Przysięga sobie nie dać się zaskoczyć kolejny raz. Ale kolejny raz dał się zaskoczyć. Mówi do siebie: do trzech razy sztuka. Poszedł do lasu, ale kolejny raz niedźwiedziowi udało się zaskoczyć myśliwego. Ty, myśliwy, ty chyba naprawdę nie przychodzisz tu na polowanie. Przychodzi babcia do lekarza na badania. Lekarz tak obsłuchuje ją, opukuje i mówi: pani w tym wieku to musi zacząć się oszczędzać. Nie może pani chodzić po schodach, bo to panią męczy. Staruszka przychodzi po 2 miesiącach na wizytę. Jak się pani czuje? No wie pan, panie doktorze, lepiej, ale mam pytanie. Czy mogę już chodzić po schodach? Oczywiście, że tak. No dobrze, bo to wspinanie się po piorunochronie na 6. piętro już mnie trochę męczy. Jaś pyta dziadka. Dziadku, dlaczego ten pies ma taki krótki, pomarszczony pysk? On wygląda jak bulldog. Nie, to akurat Golden. Wpadł na ścianę goniąc kota. Siedzą 2 koty na śmietniku. Miau! Ho, ho! Co ty, stary, jak ty mówisz? Uczę się języków obcych.